wyjdźmy, połączmy się z innymi i pokażmy, że jest nas więcej. Gdyby nas tu było więcej, oni nie mają nic do gadania. Naprawdę. Dołączacie do takich inicjatyw, bo to są wszystko, to jest inicjatywa wszystkich Polaków. Także, moi drodzy, mi się głos już w tych dni łamie, mam za dużo myśli, ale lecę już tam. Także wszystkiego dobrego życzę. Panie Pawle, czy ta demonstracja jest legalna, czy też nie? Bo z jednej strony słyszymy sygnał policji, która mówi, że proszę się rozejść. Demonstracja od godziny 15 ma status demonstracji legalnej. Ja zupełnie nie rozumiem tego zachowania policji tutaj, bo od godziny 15 do godziny 21 mamy zgłoszoną demonstrację, która ma przejść przez krakowskie przedmieście aż pod Sejm. Urząd Miasta Warszawy nie wydał decyzji administracyjnej zakazującej tej demonstracji. Sąd uznał, że postępowanie prowadzone przed dwoma organami z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest w stanie jakby odnieść się do zaskarżenia tej demonstracji przez Urząd Miasta, bo nie było decyzji administracyjnej, więc biorąc pod uwagę ustawę o zgromadzeniach, my jako obywatele mamy prawo ten marsz odbyć. Co zrobi policja i jak zamierza zderzyć się następnie z prokuraturą, tego nie wiemy. Zobaczymy, co zrobią, jeżeli za chwilę ten przemarsz rozpocznie. Głosujemy przeciwko zamrożeniu naszej gospodarki. Po prostu chcemy, żeby rząd nam nie przeszkadzał. Tak? Można powiedzieć, że nie zabije nas koronawirus, tylko zabiją nas politycy. Nie znam nikogo, kto skorzystał z tarczy, jakiejkolwiek tarczy kryzysowej. Może są jakieś pojedyncze przypadki, natomiast jak zapytacie Państwo tutaj, to nie sądzę, że znajdziecie kogoś takiego. Że ma jakiś pomysł na totalną katastrofę gospodarczą, a tego pomysłu nie ma. I w związku z tym, że Polacy muszą ponieść sami koszty decyzji rządu, to czas, żeby Polacy upomnieli się o suwerenność, ponieważ w Polsce obywatele nie mają nic do powiedzenia. Dużo większe niż tylko kłopoty gospodarcze i ten kryzys wywołany przez nieodpowiedzialną politykę rządu. Dzisiaj wiemy już, że nie ma pieniędzy, że koszt kwarantanny nigdy nie będzie na koszt rządu, że koszt kwarantanny jest na koszt wszystkich Polaków, na koszt pracowników i na koszt przedsiębiorców. Dzisiaj mamy ten moment, kiedy czas zrozumieć, że nieinteresowanie się sprawami publicznymi i zostawienie ich tylko politykom zawsze się skończy tym samym naszą niedolą, naszą katastrofą i naszym rachunkiem. To my płacimy za swoją obojętność i za zostawienie im państwa. Dlatego dzisiejszy marsz, nasze dzisiejsze zgromadzenie to zaczyn dużo większego dzieła. To pierwszy krok na drodze do suwerenności, do zrozumienia tego, że musimy brać odpowiedzialność za to państwo w swoje ręce. Że nie możemy liczyć na przedstawicieli, że nie możemy ufać, że oni są mądrzejsi, że podejmują lepsze decyzje. Nie wiem, co komu przeszkadza, że ludzie sobie idą krakowskim przedmieściem. Jak stoją w miejscu, to się mogą pozarażać, bo są bardzo blisko. A gdyby sobie szli w odległości 1,5 metra od ciebie, powiedzmy sobie, to byłoby o wiele lepiej. Po 200 dostali. Tak? Co proszę mnie wypuścić? Nie jestem agresywny, nie jestem uzbrojony. Zgodnie z waszym poleceniem chcę się rozejść, chcę się oddalić. Wykonuję polecenia policji. Proszę mnie wypuścić. Proszę się rozstąpić. Policja nie chce nas wypuścić. Policja każe nam się rozejść. Policja nas nie wypuszcza. Policja nas tu więzi wbrew temu, co mówią. Nie chcą nas wypuścić. Proszę mnie wypuścić. Chcę udać się do domu. Zanim protest się zaczął, było już tutaj około 1000 policjantów, którzy porozcinali nas wszystkich w kilka grupek. Tam jest kolejny kordon z ludźmi zatrzymanymi. Tam kolejny i na pewno w wielu innych miejscach są następne kordony. Nie pozwolili nawet na to, żebyśmy się spotkali w tym jednym miejscu. Miał być pokojowy, zwykły protest, przejście z jednego miejsca do drugiego. Zgłoszone, wszystko legalne.
traktuje tak jak na jakimś najgorszym filmie science fiction. Albo znowu z drugiej strony w Korei bym był, albo jakiś, nie wiem, no myślę, że na Białorusi w tej chwili są większe prawa niż tutaj u nas. Proszę sobie wyobrazić, że wyszliśmy z auta w Polsce, tak? W Polsce. Wziąłem flagę. Wzięliśmy flagi. I dostaliśmy ostrzeżenie od innych osób, które też szły z flagami, że musimy je schować. Schować polskie flagi, bo policja robi łapanki na tych, którzy mają polskie flagi. Rozumie pan, o co chodzi? W Polsce. W tej chwili, jakby sobie pan wziął flagę Iraku, czy jakiegoś innego, nie wiem, Pakistanu i z nią chodził, jest pan bardziej bezpieczny niż z flagą Polski. Godności, tak? Wolności i własności. Niczego więcej. Czy to jest dużo? Że ja chcę sobie godnie w stolicy mojego kraju, pośród pomników, pośród zabytków przejść z polską flagą? Czy to jest dużo? Czy to jest dużo, że ja chciałbym sobie wyjść na ulicę bez maseczki, spokojnie pospacerować z dziećmi, pójść sobie, nie wiem, na lody, do fryzjera czy gdziekolwiek indziej? Czy to jest dużo, że ja bym chciał spać spokojnie, nie bojąc się o to, że samego rana przyjedzie do mnie policja pod jakimś pretekstem, podrzucą mi cokolwiek do domu, stwierdzą, że nie wiem, że to jest pana, pan jest aresztowany, a my konfiskujemy majątek? Polacy, obudźcie się, to nie chodzi o przedsiębiorców. To był tylko zalążek wszystkiego, tu chodzi o cały kraj, o wszystkich ludzi, o pracowników. Przedsiębiorcy to są ci, którzy dają miejsca pracy ludziom, ale przedsiębiorcy, jak już nie będą mieli pieniędzy, to ci ludzie skończą najgorzej. Wszyscy na tym stracimy. A przedsiębiorcy są zostawieni, są odcięci całkowicie od jakichkolwiek funduszy. Już nie mają z czego żyć, nie mają z czego... Ktoś tam miał jakieś zaskórnianki, jakieś pieniądze odłożone, to jeszcze był w stanie prowadzić jakieś tam biznesy, utrzymywać miejsca pracy. Ale to się już teraz skończyło. A ze strony rządowej nie ma żadnej refleksji. Bez żadnego planu, bez żadnego pomysłu wzięli, zamknęli gospodarkę. Zrujnowali cały kraj. To, co jest w tej chwili, to jeszcze jest pikuś. Zobaczcie, co będzie za 2-3 miesiące. Jak bezrobocie skończy do 20%. Albo i lepiej, bo nie wiadomo, co będzie z tym szaleństwem. Odsuńcie, on musi oddychać, odsuńcie się! Macie wodę dla Boga! Odsuńcie się! Kurwa, wypuśćcie go do chuja, no! Ja mam zdanie, że policjanty. Plan zamkowy jest na całym kraju. Podejrzenie stanu zapałowego. Kurwa! Pana mówiła! Wzywajmy! Wejdźcie, ludzie! Kurwa! Dajcie karetkę umazową! A czemu tutaj nie ma czemu karetkę? Bo państwo widzicie doskonale, co się teraz w tym momencie dzieje. Pół godziny temu prosiłem, żeby przyszedł do burca, nie przychodzi. Jak zbity pies, przychodzę tutaj, słyszę okrzyk z jednych panów tu funkcjonariuszy, a gdzie pan był? No to daję dowód. Zgodnie z ustaleniami tam pana krzykacza. Chcę rozmawiać z dowódcą, nie ma do tej pory. Że mają być pierwsi wylegitymowani i proszę do widzenia, bo my nie jesteśmy po to, żeby kłócić się, żeby przemoc pokazywać, czy przeklinać na cokolwiek. A to, co pokazuje w tym momencie dowódca, nie wiem kto, policja, wszyscy, doprowadza do nerw tutaj tych ludzi. Tak, tak. Do nerw, do niczego innego. Ja pokazuję dowódcę, to z dowódcą. 40 minut to trwa. Wstyd mu przyjść? Czy wstyd mu spojrzeć mi w oczy, porozmawiać? Czy czeka, jak będzie ciemno? Dowódca? Czy będzie jak ciemno, tak jak pod urm i użyją siły? Bo jeszcze ostatnio tej broni jako pałki i innych rzeczy nie mieliście, a teraz macie. Policja chciała bardzo spacyfikować to zgromadzenie. No i wiadomo, no i żeby to szybciej im poszło, zaczęto używać gazu. No nie? To jest tutaj przykład pani, która została kilkakrotnie potraktowana gazem i teraz karetka jest wzywana od 20 minut, jeszcze nie dojechała. I tutaj właśnie pani ratownik przymywa jej wodą twarz i ta pani została kilkakrotnie potraktowana gazem. Kilkakrotnie, nie że raz. Także to, co się tutaj dzieje, to naprawdę, gdybym tutaj nie przyjechał, to bym w to nie uwierzył, nie? Także to jest taki przekaz dla wszystkich, że mamy
pokojową demonstrację, a kwestia jest tego typu, że policja traktuje nas jak najgorszych przestępców. Spójrz na mnie, jak do ciebie mówię! Nie macie honoru! Wstydzilibyście się! Oby to się kiedyś coś chyba mogło. Ja chcę wyjść, niech sobie wypuści! Czy ty masz rozdwojenie jaśni, czy ty, czy ja? Pomocy. Przepraszam. Tylko potrzebujemy pomocy, nie widzi gazem do pełnu. Dosłownie centralnie w oczy. Nic nie widzi. Nie da rady. Dostał centralnie w oczy. Możemy karę. Macie tam wodę? Dziękować policji za tak doskonałą obstawę. My jako przedsiębiorcy bardzo Państwu dziękujemy. Już dawno nie spotkaliśmy się z tak miłym przyjęciem w Warszawie. W życiu nie spodziewałem się, że będę miał tak dużą obstawę, idąc w pokojowy marsz. W życiu, naprawdę. Zajmowałem się już wieloma rzeczami, ale nie sądziłem, że będę przywitany przez tak duży kordon. Panowie policjanci, panie policjantki, chcemy Wam bardzo podziękować. Czy ja czuję się oszukany? Mi wstyd, że żyję w takim kraju. Tu nawet nie można nazwać, że jestem oszukany. Mi jest wstyd. Wstyd, że... Pan się spyta tych ludzi. Co oni czują? Że nadal są zmęczeni. Bo czuję się oszukani. Jako z ramienia kandydata na prezydenta, pana Pawła Tanajno, nie oszukałem tych ludzi. Ci ludzie na grupie facebookowej 260 tysięcy widzieli zgody. Zgody z Urzędu Miasta, zgody z sądu, gdzie są wszystkie, jak gdyby kolokwialnie mówiąc, decyzje pozytywne. A stało jak się stało. Nawet pani wicepremier pytała się, o której jest dzisiejsza demonstracja nasza. Którędy mamy iść, gdzie się spotykamy i po prostu o 10 minut zaczęliśmy przyspieszać nasze ważne rozmowy przedsiębiorców, jak zarazem pracowników, żeby tutaj być zgodnie z ustaleniami, że 15:15 ruszymy. A stało jak się stało, zostaliśmy okrążeni, ale brawa dla 22 tysiąca ludzi, którzy szli w centrum Warszawy. Tylko my zostaliśmy tutaj i brawa dla Was wszystkich, gdzie jesteśmy, za Waszą postawę. Media te oficjalne, państwowe, które są jakby nadawane poza granice Polski, są zawłaszczone przez TVPiS, przez Kurskiego i opowiadają głupoty. I ratusz nie wyraził zgody i sąd nie wyraził zgody na to zgromadzenie Polski, dlatego próbowali to, warto to zaznaczyć i to od początku właściwie mówiła policja. W związku z tym, tak jak państwo obserwują, wygląda na to, że ta manifestacja się kończy.
Paweł Tanajno dostał pozwolenie. Dostał Paweł Tanajno pozwolenie. Paweł Tanajno dostał to pozwolenie. Manifestujący, jak państwo widzą, mają pretensje do policji. To nie mamy pretensji. Policji, ja słyszę, co pan mówi. Pan nie mówi teraz prawdy. Nie zgodzili się na te manifestacje. W związku z tym wygląda na to, że ta manifestacja w tym momencie dobiega końca i warto powiedzieć, że ci ludzie... Ludzie, posłuchajcie, co nadają media. Głównego nurtu, że nie było pozwolenia na ten strajk. Panowie, pozwolenie było! I decyzja Sądu Najwyższego był ugarze! Polska nie wygląda tak, jak wam jest to opowiadane. Także korzystajcie z mediów społecznościowych. Zapraszam do tego, żebyście śledzili strony na Facebookach, na Instagramach, wszelkie live'y, które się pojawiają. Polska w tej chwili naprawdę zaczyna być krajem cenzurowanym. Krajem, w którym nie szanuje się wolności. Uważajcie z tymi powrotami. Może wasza obecność za granicą czasami bardziej się nam przyda, niż wasza obecność tutaj. Ale nie damy Polski, nie damy wolności. Za długo Polska jest wolnym krajem, żeby tak łatwo ją można było rzucić na kolana. Myślę, że opinia publiczna sama wyda, że tak powiem, wypowie się na ten temat. Nie media, które mówią, że przedsiębiorcy są źli, bo cieszę się, że jest jeszcze internet, są komórki, inne niezależne media, co pokazują prawdę. Gdzie dzisiaj mamy przygotowane, nie wiem, czy jeszcze te kartki są, roty dla... ustawę o policji w plecaku, więc... Ale ładną wydrukowaliśmy rotę dla tych policjantów, co przysięgę składali, chyba nie wiedzą, komu mają służyć. Wiernie, nawet z narażeniem życia. Tylko cały czas jeszcze jedna rzecz mi się ciśnie na usta. Jeszcze tak niedawno, 2-3 lata temu, żeście sami strajkowali i sami potrzebowaliście nas, niedługo będziecie potrzebować również nas. Główny postulat, jaki nasz jest nawet tutaj, godność, wolność i własność. Czyli gdzie jest ta nasza godność, własność narodu i nasza wolność. Nasza wolność jest dzisiaj tutaj, w tym momencie okazywana.